Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na haul ubraniowy. Mam Wam do pokazania dzisiaj rzeczy zarówno z sieciówki, jak i z jednej strony internetowej, tak więc mam nadzieję, że ten film Wam przypadnie do gustu. Jeżeli chcecie więcej hauli z sieciówek, to dajcie łapkę w górę, jestem ciekawa, czy właśnie taka tematyka Was na moim kanale interesuje. I zapraszam Was serdecznie do oglądania, co fajnego udało mi się zakupić. Pierwszy sklep to będzie Bershka i w Bershce przyznam szczerze, że całkiem sporo rzeczy mi się podobało. Ja raczej nie jestem ogromną fanką tego sklepu i zdecydowanie wolę stamtąd basiki, ale jakoś ostatnio ta kolekcja całkiem mi się spodobała, więc myślę, że zrobię jakieś zamówienie online i wtedy po prostu zaprezentuję Wam, co sobie wybrałam. No bo wiadomo, jak to w Bershce, jak to w weekend w galeriach handlowych, było bardzo dużo ludzi, kolejki do przymierzalni były ogromne, a ja po prostu nie mam motywacji, żeby tak długo stać po jakieś wymarzone rzeczy, dlatego wolę zamówić sobie online. Ale udało mi się zakupić fenomenalne spodnie. Są to spodnie białe z wysokim stanem. I co te spodnie wyróżnia, to taki pasek z oprzywaną materiałem klamrą. Ten trend bardzo mi się podoba. I długi czas właśnie szukałam spodni w białym kolorze z takim paskiem. I w końcu właśnie w Bershce udało mi się znaleźć. Zapłaciłam za nie 69,90. I powiem Wam szczerze, że dawno nie miałam tak rewelacyjnych spodni. To, jaki one mają materiał. Ten materiał jest bardzo taki cieniutki, ale nie prześwitujący. Fajnie oddychają, świetnie się układają. Co prawda troszeczkę w talii mogą być węższe, ale zawsze mam z tym problem. I moi stali widzowie doskonale wiedzą o tym, że spodnie z tyłu często mi troszeczkę odstają, ale już się do tego przyzwyczaiłam. W każdym razie za 7 dyszek naprawdę Wam serdecznie polecam te spodnie. Ja zdecydowanie wybiorę sobie jeszcze te same w kolorze czarnym, bo naprawdę świetnie mi się nosi i są genialne, są bardzo wygodne, bardzo rozciągliwe, świetnie dopasowują się do figury i jestem z nich naprawdę zadowolona. Są dość idealne na długości, na czym też mi bardzo zależy, ponieważ często spodnie niestety z sieciówek są mi za krótkie, a w takiej cenie i w takim dobrym gatunku naprawdę ciężko spodnie znaleźć, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych rurek z wysokim stanem, to polecam się właśnie przejść do Bershki. Z tego co pamiętam, były białe, czarne, różowe, taki pudrowy róż i również były w kolorze takiej wojskowej zieleni, więc dla każdego coś dobrego. Ja zdecyduję się jeszcze na czarne, bo klasyczne spodnie zawsze w garderobie się nam przydadzą. Kolejny sklep to Victoria's Secret. Te zakupy, które w sumie Wam pokazuję, jeżeli chodzi o Bershkę, Victoria's Secret poczyniłam będąc jeszcze w Warszawie. Jeżeli nie widziałyście poprzedniego vloga, to koniecznie nadróbcie zaległości. Jeżeli chodzi tutaj o to pudełko, to w sumie tutaj jest też mój prezent na Wielkanoc, więc może pokażę tylko tą jedną rzecz, którą faktycznie ja sobie kupiłam. Oczywiście jak zawsze wszystko pięknie zapakowane, ale jeżeli chodzi o tą rzecz, którą ja sobie kupiłam, jest to biała bluzka z napisem Pink Tank. Napis jest w kolorze czarnym, jest matowy, ja mam rozmiar XS. Ta bluzka również jest wykonana z takiego cienkiego materiału, więc ona świetnie się sprawdzi właśnie na jakieś chłodne, letnie albo wiosenne wieczory. Ja uwielbiam basiki, je zawsze można do wszystkiego wykorzystać. Myślę, że ten napis całkiem spoko wygląda. Tutaj z tyłu bluzka jest już bez żadnych dodatków. Ja uwielbiam Victoria's Secret. Uważam, że te rzeczy są zrobione z naprawdę fajnego gatunku materiału. Niektóre t-shirty mam po kilka lat i się nic z nimi nie dzieje. Piorę je w pralce i ani się nie odbarwiły, ani nie stało się nic z szwami, nie wykrzywiły się od prania właśnie w pralce. Dlatego też postanowiłam, że po prostu zakupię sobie kolejną bluzkę. Tym bardziej, że ja właśnie takie zwykłe long sleeve bardzo lubię, a białego jeszcze z Victoria's Secret nie miałam, więc stwierdziłam, że muszę to zmienić. Kolejny sklep to H&M. Ja powiem szczerze, że tak od jakiegoś czasu nie mogłam sobie tam za dużo rzeczy znaleźć i faktycznie ten sklep bardzo rzadko pojawiał się w moich holach zakupowych, ale znalazłam dwie rewelacyjne bluzki w bardzo okazyjnych cenach, więc muszę Wam po prostu je pokazać, żebyście też mogły skorzystać z takich fajnych okazji. Pierwsza rzecz, pierwszą bluzkę, którą Wam pokażę, to właśnie bluzka, po którą udałam się do H&M-u, ponieważ znalazłam ją na stronie internetowej. Od dłuższego czasu poszukiwałam zwykłej, klasycznej bluzki na bardzo cieniutkich ramionczkach z prostym dekoltem i udało mi się właśnie taką znaleźć w H&M-ie. Wygląda ona w ten sposób, ona jest taka krótsza i tak jak właśnie widzicie, ma prosty dekolt oraz cieniutkie ramionczka. Co mnie zachwyciło szczególnie w tej bluzce, to cena. Uwaga, tylko 9,99. Nigdzie właśnie nie mogłam też znaleźć tego typu bluzek w jakichś innych sieciówkach i w H&M-ie udało mi się znaleźć.
Były jeszcze w kolorze białym, czerwonym i w takim pudrowym różu, ale bardziej zgaszonym, takim ciemniejszym pudrowym różu. Niestety był tylko i wyłącznie rozmiar M w czarnym kolorze, ponieważ M-ka była na mnie dobra, więc nie kupiłam więcej kolorów, ale jeżeli mój rozmiar pojawi się, to na pewno zakupię kolejne kolory. Bardzo mi się właśnie te t-shirty podobają, są takie proste, klasyczne i myślę, że będą pasowały do wszystkiego. Właśnie szczególnie widzę te bluzki przy krótkich spodenkach. Wydaje mi się, że to będzie taka fajna, letnia stylizacja, taka ponadczasowa. No i cena tych bluzek 9,99, rewelacja. A druga bluzka to był bardzo spontaniczny zakup, ponieważ gdzieś tam właśnie między półkami zaświtał mi przepiękny motyw wężowej skórki w kolorze pudrowego różu. Ja uwielbiam zwierzęcy motyw, tak jak wiecie, też uwielbiam właśnie pudrowy róż, więc dlatego też zdecydowałam się zakupić również taki t-shirt. Jest to zwykły, klasyczny t-shirt z kolekcji Basic. Ja mam rozmiar XS i kosztował on tylko 19,90, więc cena naprawdę rewelacyjna. No i tak jak możecie zobaczyć, jest to po prostu zwykły t-shirt w wężową skórkę, w odcieniach pudrowego różu i brązu. Co też mi się bardzo spodobało w tej bluzce, to wykończenie, takie półokrągłe i delikatnie asymetryczne. Cena super, materiał też całkiem spoko. Myślę, że nawet na jeden sezon, na jedno lato, jeżeli bym ją wynosiła, to naprawdę cena jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi o wzory i kolory, to wybór był naprawdę całkiem spory, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych t-shirtów, to naprawdę w H&M-ie tegoroczna kolekcja miło mnie zaskoczyła. 19,90 to jest spoko cena, więc można sobie nawet kupić kilka, żeby troszeczkę urozmaicić swoją garderobę. Ja zdecydowałam się na ten, ale myślę, że znajdziecie również coś dla siebie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sieciówki. Teraz przejdę sobie do zamówienia z Shein. Jeżeli chodzi o to zamówienie, to myślę, że niektóre rzeczy bardzo podobne znajdziecie również w sieciówkach, więc wystarczy tylko się rozejrzeć i na pewno coś fajnego Wam uda się upolować. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, jest to spódniczka, w której miałam okazję dzisiaj już śmigać i jest ona naprawdę super. Jest to jeansowa spódniczka z przeszyciami, z takim tutaj przeszyciem. Wygląda ona tak z tyłu. Jest fajnie poszarpana, fajnie wykończona. Ja bardzo lubię właśnie takie spódniczki jeansowe. Lubię, jak właśnie tam jest dużo przetarć, dużo dziur. Bardzo mi się takie podobają. Jeżeli chodzi o mój rozmiar, to ja mam rozmiar M, leży super. Bałam się, że będzie za krótka, ale jest idealna. Materiał jest całkiem spoko, chociaż był dosyć sztywny. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jeszcze tak mocno nie roznosiłam tej spódniczki. Mam nadzieję, że z czasem ten materiał delikatnie zmięknie, ale poza tym spódniczka jest naprawdę super. Myślę, że w każdej jednej sieciówce znajdziecie coś podobnego, ale jeżeli nic takiego nie widziałyście, a ta przypadła Wam do gustu, to oczywiście linki są na dole. Tradycyjnie zapraszam Was również na mój Instagram, ponieważ tam zawsze robię stylizację z rzeczami, które pokazuję Wam w holach, żebyście mogły zobaczyć, jak te rzeczy wyglądają na mnie, ale też żebyście sobie skomponowały z nimi całe stylizacje i widziały naocznie, jak to wygląda na sylwetce. Kolejna rzecz to są spodnie. Spodnie, w których ja całkowicie się zakochałam. Naprawdę, no była to miłość od pierwszego wejrzenia. Są to czarne spodnie z bardzo wysokim stanem. Tak jak widzicie, one mają też taki pasek, który przekłada się materiałem. Dodatkowo są złote guziki, no i one są tak prosto szyte z takim wyszywanym mankietem. I powiem Wam, że tutaj niestety źle dobrałam rozmiar, wybrałam rozmiar M, ale są to spodnie na mnie niestety za duże, tak naprawdę po całości. Są bardzo duże w talii, troszeczkę wiszą w udach i niekoniecznie mi się podoba ten krój. Mam nadzieję, że moja krawcowa coś na to poradzi, ponieważ spodnie ogólnie same w sobie mi się bardzo podobają. Też mają fajny materiał, który też nie jest taki sztuczny, ale też nie jest taki do końca, wiecie, gniecący się, typowo bawełniany. Kolejna rzecz to czarna ramoneska i powiem Wam szczerze, że ja ostatnio robiłam porządki w swojej garderobie i totalnie nie mam pojęcia, gdzie są moje wszystkie czarne ramoneski. Miałam kilka sztuk, nie ma ani jednej, więc po prostu stwierdziłam, że również do zamówienia dodam czarną ramoneskę z przeszyciami, taką klasyczną. Tutaj nawet metka mówi nam o tym, że kurtka jest mocno wzorowana na marce Zara. Również mam rozmiar M, leży super, nie mogę się niczego przyczepić. Szkoda jedynie, że wykończenia są w kolorze srebrnym, ponieważ ja zazwyczaj noszę, praktycznie zawsze noszę biżuterię w kolorze złota. I zdecydowanie wolę, kiedy przy kurtkach są albo elementy takie grafitowe, no albo właśnie złote. Ale poza tym kurtka wygląda całkiem spoko, niczego się przyczepić nie mogę. Podoba mi się gatunek tej ekoskóry, bo jest taki bardzo gruby. To nie jest taka cienka, delikatna ekoskórka, tylko taka
konkretna i bardzo mi się właśnie podoba w tej kurtce materiał. I ostatnia już rzecz, to rzecz, którą w sumie zamówiłam z myślą o moich wakacjach w Rzymie. Ja też tą paczkę właśnie kompletowałam z myślą o wylocie. Niemniej ja na wakacje leciałam w niedzielę, a paczka przyszła w poniedziałek, więc niestety tutaj się z nią minęłam. W każdym razie zamówiłam przepiękną sukienkę. Może ją zdejmę z wieszaka, będzie mi tak łatwiej ją pokazać. Zamówiłam przepiękną sukienkę w formie hiszpanki z takim marszczeniem tutaj na całym dekolcie. To marszczenie jest również tutaj na rękawach. Rękawy na dole są kloszowane. No i cała sukienka też jest delikatnie kloszowana. Ona tak sięga przed kolano, jest naprawdę przepiękna, bardzo kobieca, wiosenna, zwiewna, taka elegancka, ale zarazem troszeczkę sexy. Bardzo mi się podoba. Niestety nie udało mi się zrobić z nią stylówek w Rzymie, ale to nic, za miesiąc kolejne wakacje, więc mam nadzieję, że wtedy uda mi się ją ubrać. I to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. Napiszcie mi też, czy chcecie więcej hauli z sieciówek. Jeżeli tak, to postaram się takie nagrywać regularnie. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie.